Dobra, musimy sobie odśnieżyć ten kawałek. To było mega ślisko na pierwszym. Pojedziemy sobie dzisiaj trochę. Próbuję zrobić tu side'a. Zobaczymy, czy się uda. Ale ślizga na tym lądowaniu tak naprawdę. Ja pierdolę, nie mogę się hamować. Tak, przepierdoliłem na flat dropa. Klikasz hamulec, a tu... Oj, sorry, nie działa. Zaraz pokażę jak działa twój hebel. Pokażemy, jak działa prawdziwy tram. Działa? Nie działa. Działa? Nie działa. Procedurą serwisową w naprawianiu stramów jest wymiana na Shimano. Ogólnie moje guide jeszcze hamują, ale guide'y tego osobnika hamują wedle uznania. Jak im się chce, to hamują, a jak nie, to gdzieś. Jasne. Podchodzimy. Spróbuję sobie na razie złapać siodło, puścić lekko ręce, bo ogólnie w tym śniegu jest taki problem, że jak się najeżdża, to jest mega inna prędkość, jak kiedy tego śniegu nie ma. Przecież tak naprawdę jakby nie znam takiej prędkości, bo tak to miałem tak, że trochę pedałowałem, to już puszczałem i jechałem, a tak teraz to tak nie wiem w sumie, bo teraz inaczej zbieram tą prędkość i chyba trochę dłużej muszę podpedałować po prostu. Lecę! Masz to sobie tutaj aparat, taką sprawił. Dobra, złapane. To jest tak różnie w śniegu. Zawsze jest inaczej. To było spięte. Patrzcie. Widzicie? Ale drift. Na sipie. Ogólnie mogę mieć problemy, bo mam dosyć grube rękawiczki, teraz mam zimno. Mogę mieć problemy z załapaniem, na przykład po toboganie, w tym suicide, którego spróbuję, chociaż dzisiaj mało prób było. No ciężko jest puścić ogólnie. To było łatwo, ale side jest ciężko puścić w tych rękawiczkach, bo jest dosyć mało czucia ogólnie. Lekko ręce puściłem. To nie był jeszcze suicide, ale taki no-hander można chyba powiedzieć. Dobra, idziemy sobie do góry. To był tak naprawdę króciutki vlog, taki sobie z zimy. Przed dzisiejszą temperaturę suicide mi się nie udało zrobić, bo takie grube rękawiczki. Raz mi już ręce uciekły, nie zdążyłem złapać, bo jest po prostu za mało czucia w takich rękawiczkach. I co, widzimy się w tym filmie, do kolejnego filmu.